Chętnie bym tak warozę podpalił. Cześć i czołem. Czy ty wypalasz swoje ule? Jak nie, to zobacz jak ja to robię i też tak zrób. Jedziemy z tym koksem. Nie żałujemy ognia. Nie, oj nie, nie. Jedziemy z tym. Pięknie, pięknie, po prostu pięknie. Jak nam się coś tu za dużo podpala, dmuchamy i jest zajebiście. Dajemy czadu, panowie, dajemy. Piękny płomień. Chętnie bym tak warozę podpalił. Dobra, teraz sobie muszę zmienić stronę. Jedną ręką to jest za ciężko. To są ule jednościenne. Na ramce warszawskiej poszerzanej. Mamy ich tu około 50. Każdy jeden będzie wypalony. Możecie obejrzeć mój poprzedni filmik, na którym pokazuję, jak z braćmi je budujemy. Zapraszam. I sorry za tego palca tutaj, ale się ciężko trzyma telefon. I palec zasłania obiektyw. Jest nam do tego potrzebny palnik, butla z gazem i trochę podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa. Nie róbcie tego w domu. Jeżeli robicie to w takim miejscu, gdzie jest pełno drewna, upewnijcie się, zanim wyjdziecie.
Sprawdźcie dwa razy, trzy razy, czy nie ma zalążka jakiegoś ognia, żaru, czy czegokolwiek. Dajemy czadu po prostu, dajemy czadu. Wnętrze takiego ula wytrwa ponad 100 lat. Ponad 100 lat będzie w znakomitej formie, tak jak teraz. A choroby nie będą się trzymały. Widziałeś kiedykolwiek jakąś chorobę na węglu? Bakterie? Wirusy? Grzyby? Na węglu? W życiu. No, teraz muszę odwrócić ulę. Tak, panowie pszczelarze, tak, tak. Wypalamy ulę. A po wypaleniu oczyszczamy je szmatką, jakąś szczotką i jedziemy z tym koksem. Pamiętaj, nie musisz tego robić, ale powinieneś. Ja nikogo nie zmuszam, ale nakłaniam. Dzięki za obejrzenie mojego kanału, mojego filmiku. Zapraszam do polubienia i subskrypcji. Co więcej, niech pogoda się robi. A Tobie życzę powodzenia. Pozdrawiam.